Witajcie, witam was na dzisiejszym filmie z serii Rolnik z Kolonii. Tak jak możecie zobaczyć, przede mną stoi sobie Zetor i czypek z pługiem, dwójką, żeby było do ciążenia. Ja sobie tu ładowałem obornik na rozrzutnik. Rozrzutnik ma zostawione te burty, co były do zboża, i tylko adapter założyliśmy. Więcej na niego wejdzie, z 5,5 tony niecałe. Więc to na początek zachęcam do zostawienia łapeczki w górę i subika. Sobie tu czpekę odstawię i tura opuszczę. Tu na to pole zaraz za gospodarstwem sobie będziemy wozić. W sensie, że za gospodarstwem, tu za gospodarstwem. Tu jest 80 arów, nie wiem ile tych rozrzutników tu będę musiał dać. No ale co, ładnie zestaw się prezentuje. Pięknie wygląda, tak jeszcze tu w tych nierównościach stoi sobie Zetor Krystal 8045 z rozrzutnikiem. Dobra, i co? Ja nie przedłużając, siadam. Palam maszynę i lecamy z rozrzucaniem. Najwyżej się to talerzówką przeleci po tej porcji. I lecimy z tym obornikiem. To 17 na godzinę. Tak sobie będziemy jeździć z tym. Później to będziemy orać, ale chyba czpakiem będziemy orać. Bo nie mamy jeszcze pługa do tego ciągnika. Myślę, że jak to rozwiązę, nie wiem, czy na całym filmie całe to pole będę rozwoził, czy może szybko tu pójdzie i jeszcze pojadę talerzować, albo zostawię coś, przepnę się do talerzówki, żeby nie było tylko z rozrzucania obornika całego filmu. Trochę szybciej polecimy, ale to tak, to trochę tego obornika dać, nie za dużo, żeby coś tam było, nie będzie trzeba pod złoże takiej tawki dużej nawozu dawać. Trochę sypniemy na to pole, może to jest 80 arów, to jest niecałe 50 kg, to sypnę polifolski pod złoże i nic więcej, i dopiero na wiosnę pszenica dostanie coś. Na okrążenie poszło nam 68% zostało. Kurczę, dobrze, że wyhamowałem. 32% na jedno okrążenie. Muszę sobie tak zawrócić, bo to nie obrócę. Mamy sobie już, jest po 20 sierpnia. Nic nie idzie tu. Ktoś jeszcze jęczmień ma niewykoszony, to przelecę po nim. I trudno. Dobra, idzie powoli robota. Zalecamy z tym. Tu już na przodzie za bardzo nie zostało, za dużo. Jeszcze większa półrozrzutnika tu jest.
Nie wiem, czy dobrze robię, że daję pod pszenicę, no ale uznałem, że tu wywiedzę na to pole. Nie trzeba daleko jeździć. A tak to pod kukurydzę będę musiał gdzieś dać. Gnój jeszcze, no ale coś tego gnoju, wiadomo, też będziemy jeszcze mieli. Nie tylko to, co teraz mamy, bo jeszcze tu myślę, że października, bo w październiku będziemy wozić gnój pod kukurydzę i pod ziemniaki. To coś tego gnoja jeszcze powinno być. Zobaczę. Tak sobie jakoś będę jeździł, tu się przetnę. Tylko żeby to równo było. Chyba jest to w miarę równo. Może tu dwa rozrzutniki dam, ale dwa rozrzutniki to będzie mało na takie pole. Za 3-4. Powoli będzie ubywało pola. Rozrzutnik też jakoś duży nie jest, z błąską rozrzuca. Ale trzeba stopać radę takim. Na razie nigdy ten ciągnik by nie dał rady z jakimś dużo większym rozrzutnikiem. Nie ma sensu kupować jakiegoś tam większego rozrzutnika. Po drugie, nie mamy pieniędzy na jakieś lepsze rozrzutniki. Tyle co my tego gnoja wywieziemy, to takim to nas spokojnie wystarczy. No jakby nie, tak jak nie ma burt, rozrzutnik bez burt liczyć tamte 4 tony, jak wejdą to niecałe 4, no to nie wiem, czy my z 10 rozrzutników wywozimy na sezon, może ani nie. Załadujemy sobie trzypakiem rozrzutnik. Kurczę, jeszcze trzeba dać obornika dać. Nie wiem, czy mi z tej jednej kubki tu wystarczy, czy tam z tego wybetonowanego, gdzie tam świeży gnój wozimy, czy tam nie będzie trzeba wziąć. A to się zobaczy. Fajnie by było, jakby jeszcze tu nam coś na kubce zostało, jak tam to pole rozwieziemy.
widły o takie ose mamy niedawno zakupione. Ten pług podpiąłem, bo przy tamtym pługu, przy tym pompotingerze, to przy nim podnośnik opada dość mocno. To jest ciężki, za ciężki pług od szpeka. Ale daje radę urać, więc nie jeździmy. A żeby już nie musiałem się przejmować podnośnikiem, to sobie wziąłem ten pług, a później jak będę orał, to sobie przepnę. Ten pług nie wiem, czy będzie robił jako obciążnik do szpeka, czy... Nie, ja chyba na razie go sprzedawał nie będę. Bo po co kupować obciążnik, jak mamy taki pług, który nie jest używany, a ten pług... Czekajcie, pługi. Ten pług za ile? Za 600 by sprzedałem. A jakby chciałem kupić jakiś obciążnik do 3PK, tu jest 300 za taki. A jaka jest waga tego pługa? 850 kilo. Co? Nie, coś tu jest pomylone. Tak tu pisze. Nawet coś chyba mają pomylone. Czy tyle waży taki pług dwuskupowy grudziąc? Pewnie tyle nie waży. No nie opłaciłoby mi się kupować jakiegoś tam obciążnika. A może i kiedyś w tym pługiem przyda się, może do orki. Może teraz jeszcze w tym sezonie. Czy będzie orał sobie na dwie skiby tamtym obrotowym potingerem. Będzie dużo orki. Tu ja sobie pojadę 30 moradzie, a tu pracownik mi będzie 3 pakie mogą. Jeszcze chyba ta łycha i może jeszcze jedna niecała. Bo w sumie ta wystarczy. Zaraz będzie pełna też. O, nie ładuje nic. Tak wydaje, ale z rozrzutnik jeszcze ponad tu będzie. Dwóch nie. Tu co jest to poza pyzmą wyspana, ale z jeden pół na pewno będzie. Jakaś robotka idzie powoli. Jeszcze talerzowanie wam ponagrywam.
Tutaj nie dorzucono, ale to już sobie zostawię, bo po co to przejeżdżać na taki wąski przejazd. Coś sobie pojadę. Tak jakby sobie to wezmę. Teraz taki kamery pojeżdżamy. I widzicie, coś tego obornika jest nie za dużo. Trochę postraszona tym obornikiem. Trzydzieści pięć ton, 40 ton powinno się dawać na hektar, no ale ja nie mam tyle obornika, co ja bym musiał, żeby ani hektar pola by nie nawiozł obornikiem, jakby miałem dawać takiej ilości. Wolę trochę obornika i trochę prochu na więcej pól niż na przykład jakby chciałem taką dawkę dawać, by się należało, no to na to pole by rozwiozłem, no i już by nie miałem na resztę pól obornika. Ładny zestawik, prezentuje się ten zetor pięknie z tym rzutnikiem. Może i to mi nawet starczy. Jakby ten rzutnik starczył, to by wyszło tak z 12 ponad ton na hektar. Niecałe 13. To jest tak tylko trochę dane, postraszone tym opornikiem. To nie jest dużo, ani połowa tego, co powinno być dane. I nawet nie 1/4. No 1/4 może i jest. Ponad 1/4 jest coś takiego.
Tu se przypakiem przylecę i tu załaduję. Tutaj jedna łycha powinna wystarczyć. Czyli wyjdzie niecałe 13 ton na hektar. Na razie czepeka tu gasimy, później sobie nie oddzielę. Jeszcze trochę zostało, że tam wrzucę, no i tyle. Jademy odpiąć rzutnik. Zapinamy talerzówkę, tu jeszcze kamień wysypany. Kiedyś będzie trzeba go zawieźć, skruszyć. No, sprzedam go tam na kruszarni. Kurde, te biegi w tym ciągniku. To mi się coś stanie normalnie. Patrzcie, i mam wsteczne, a on zabierze do przodu. Wsteczny. Teraz nie zabrał, a przedtem zabrał. Tu muszę to przelecieć talerzówką, gdzie to było przeorane. I będzie dwa razy zorane. Dobra, jaki bieg taki? Lecemy. Dyszkę, może więcej? Coś takiego. Czekajcie, nie taki jak ten bieg.
Dobra, to mamy przytalerzowany, zaraz wyjeżdżamy na tamte jedno z większych pól. Albo spuścimy sępy. I trzy pekiem tu zaczynamy orać. Odepniemy tura. Ten pług odepniemy. O, nie po ziemniakach. Ściągnę. Tu raz, tu odczepię. A pług. O, ale się mi zaciągnął. Może się oby nie był pokrzywiony tylko. Pług, tu odczepię. Zaczepię ten. O, na dwa koła. A poszedł. Gdzie, czekajcie, trójkę. Trójkę pod górę myślę, że też wyjdzie. Tu od razu odmiedzę trójeczkę i nogi. Ciągnik jest niezastąpiony. Taki dwuskibowy pół, dość duży, ciężki i idzie z nim jak dzik. Trzecim biegiem pod górkę, no. Jeszcze dość głęboko robię na to oromy. Ale tu lekko, tu gdzie teraz jadę, to lekko, ciężej będzie tu później. Tam było tylko talerzówko na 10 cm. Tu już było to przeorane. Nie tak głęboko jak teraz lecę tym przypekiem. Stalerzowane, przeorane. I znowu talerzówka. Ta ziemia będzie tak wymieszana. Trochę tych resztek teraz się tu wyorało. To jest tak wymieszane. Bo i na początku było głęboko orane, jakby na początku to była podorywka, to rozumiem, nie? Jeszcze dwa razy talerzówka, dwa razy worka, to pole wymieszane, jakby za dwa sezony. No tu to worka i idzie. Szpek tego pługa tu nawet nie czuje. Jak ładnie ubywa z tą orką. To nie wiem, czy wszystkiego w tym sezonie trzypakiem nie olać. Bo ciężko z pieniędzmi, żeby kupić pług. Chyba że na zimową orkę może. Ale tu pod ziemię to chyba wszystko tym będę miał radzić trzypakiem, bo znaczy nie kupiłem pługa na co schodzić, prosić, pożyczać. Tu widzicie z orą pod pszenicę z 4 hektary. Czy pod jęczmień też. To z 5 teraz będę orą. Ale ktoś inny też chce orać, gdzie pług bym pożyczał. Też to już orą jeden kawałek dzisiaj. Zaś jutro sobie jadę coś z orać. Nie orę wszystkiego za jeden dzień, no bo też nie za dużo z orą takim trzypekiem. Jak jeszcze trzeba krowom dać, bornik im wyciepać. Inne roboty dochodzą. Tu teraz coś będę orał, pracownik będzie orał. Pojadę znowu talerzować, no i tak na zmianę. To jest dobry pług. Przypekiem jeszcze można orać ten sezon na pewno. Myślałem, że na dwie skiby rozstawię go trochę szerzej, bo to się chyba jeszcze z 5 cm szerzej polecę tak dość szybciej, jak tym przypekiem jeszcze trochę. Wydaje orą za torkę, no ale 80 koni traktor,
taki ciężki bydle, takiego pluga małego, bluskipowego, to tobie za dużo spalań było, wolę tym chipekiem se orać wszystko. Dużo szybciej by to nie było. I mi się wydaje, że to by się to, jak teraz oromy, czy tam by jeździłem trochę szybciej. Ale tak by było w nim spalanie, bo więcej polityn traktor. Jakby on się jechał tam na wolnych obrotach, niż ten jak leci na maksymalnych obrotach ten szybek. Chwila zacząłem orać, a już nie. Zobaczcie ile zaorane. Pracownik sobie leci, dobra, ja wsiadam do tego smoka. Od lewej nic, z prawej też nic. I lecimy na to pole. I takim biegiem, bo tu z tą talerzówką też idzie. Podwórko. Tak, to 16 pojadę. Jakby to fajnie mieszała ta talerzówka, bo też 3,5 metra nie za głęboko robimy po tym rzepaku. A też to daje radę z tym. Wrócę tu sprzęgło, które ślizgnęło. O, jeszcze noga zjechała sprzęgła, wyjęło na górę. Dobra, i powoli lecimy. I ogień. Dzisiaj od rana działamy, bo musimy wszystko potalerzować, tam to zaorać. Później ma nie być takich pogód, zaś ma padać, to jak znowu pogoda będzie, bo ma dość długo padać, bo jest tydzień, cały czas ma popadywać, to nie będę orał ani nic. Talerzowo będzie loć. Już jest 20, no to jak obecnie, to
Myślę, że to we wrześniu dopiero w pole kto wyjeżdżał. Może dzisiaj mamy jeszcze nagle jakiś film. Jakieś roboty. Wylecieliśmy na drogę. Rzepak zaczyna przerastać ściernisko po rzepaku. Rzepakiem i jakimś tam chastem. Trzeba użyć talerzówką. Za wysokie nie przerosło, żeby tego za dużo tu nie było na polu. Tych resztek, żeby szło to zaorać trzepakiem. Ładnie się prezentuje pyczek. Ale tego talerzowania tu jest hektar 40 kawałek. A to są nasze dwa kawałki, takie największe po hektar 40, to takie dwie największe działki. Tamta co też włączyliśmy. I tak to nie mamy żadnej większej działki niż ta. O kurczę, coś leżało chyba, jakiś korzeń, nie wiem skąd się to tam wzięło. Kamień tam leży jakiś chyba. Kamień. Gdzie trzeba wyciągnąć. A później powyciągam.
ogień lub łoki. Trochę pola nawet staryżowaliśmy. Myślę, że film się wam podobał. Zarzucanie obornika. Trochę roboty zrobiliśmy. Trochę już jest zrobione. Staryżowane. Trochę poorałem. Obornik rozrzuciłem na 80 arach. Myślę, że trochę roboty jest zrobione na tym filmie, więc... Widzimy się już w kolejnym filmie. Zostawcie łapeczkę w górę i subika. I trzymajcie się, na razie, cześć.